Parlament Europejski chce mechanizmu pieniądze za praworządność dziś europosłowie głosowali nad rezolucją w tej sprawie. Rezolucja Parlamentu Europejskiego przewiduje karanie państw odbieraniem unijnych środków w przypadku naruszenia zasady praworządności. Sprzeciw polityków PiSu oraz węgierskiego Fideszu pokazuje, że to narzędzie nacisku na Polskę i Węgry. Obecne zaostrzenie właściwie tonu Brukseli przypada na prezydencję niemiecką. Mówi politolog profesor Tadeusz Marczak, to prezydencja niemiecka stoi za propozycją mechanizmu nazywanego Pieniądze za praworządność. Wśród polityków obozu władzy ten projekt odbierany jest jako działanie bezprawne. Forsowany projekt, który został zaprezentowany przez prezydencję niemiecką w sposób oczywisty łamie dotychczasowe traktaty, łamie prawo. Tu słowa europosła Patryka Jakiego. Dziś o tym mechanizmie politycy dyskutowali na Sejmowej Komisji do Spraw Unii Europejskiej. Aktualnie proponowane przez prezydencję rozwiązania nie odzwierciedlają. Postanowień Rady Europejskiej. Mówi minister do spraw europejskich Konrad Szymański. Rozporządzenie, jakie zostało przygotowane przez prezydencję niemiecką, operuje terminami bardzo niejasnymi, na co Polska nie może się zgodzić. Nasze doświadczenie ostatnich lat mówi jednoznacznie, że niejasność może być zastosowana w każdym momencie przeciwko interesom finansowym. Wybranych państw członkowskich Unii Europejskiej. To w jaki sposób unijne Alicy potrafią traktować inne państwa, pokazuje wypowiedź wiceprzewodniczącej Parlamentu Europejskiego Katariny Barley o głodzeniu Węgier niemiecka polityk nie przeprosiła za swoje słowa. Więcej chce stworzenia takiego mechanizmu, który nie uderzy w obywateli, ale pozbawi rządy decydowania o tym, kto te środki otrzyma. Chcemy, by konsekwencje wyciągano wobec rządów, które z premedytacją łamią zasady, a nie wobec obywateli tych krajów. Póki co przepisy Unii Europejskiej przewidują karanie państwa członkowskiego. E, państwo członkowskie to e, rozumiane jako da, członek Unii Europejskiej. Nie ma rozróżnienia pomiędzy obywatelami i rządami. Mówi adwokat Iwona Tworzydłowoźniak i dodaje, że dziś w prawie Unii Europejskiej istnieje już procedura artykułu 7, której także ostatecznym narzędziem jest kara finansowa. Nowy mechanizm ocenia adwokat oznaczałby podwójne karanie, co jest niezgodne z prawem. Katarzyna Barley broni między innymi europosłom Magdalena Adamowicz związana z opozycją. Kiedyś Katarina Barli powinna dostać polskie odznaczenia za walkę dla Polski. O nową propozycję unijnego mechanizmu pytana była wiceprzewodnicząca Komisji Europejskiej Wiera Jourova. I twierdzi, że rozporządzenie, nad którym toczą się prace, dotyczy bardziej przetargów publicznych i korupcji. W tej dziedzinie nigdy w Polsce nie widzieliśmy dużych problemów. Nie mogę teraz osądzić, czy można by go uruchomić przeciw Polsce, czy nie. Profesor Tadeusz Marczek tłumaczy, że mechanizm pieniądze za praworządność tylko pozornie leży w interesie Niemiec. Pieniądze, jakie trafią w ramach unijnych funduszy na Polskę i Dęgry, wracają przecież do krajów Starej Unii. Próba ograniczenia owych dotacji, czy ich zniwelowania zupełnego, będzie de facto uderzeniem w interesy gospodarki niemieckiej. Do negocjacji nad nowym mechanizmem o praworządności ma wrócić Rada Europejska.